koń. Dla jednych zwierzę bardzo rozumne, piękne, poruszające się z wielką gracją. Dla innych smaczne. W każdym razie, kto by pomyślał jeszcze tydzień albo dwa tygodnie temu, że ten koń będzie aktualnie na ustach wszystkich graczy, którzy lubią serię Battlefield. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale zerkniemy na różne teorie, które są związane właśnie z tym obrazem, który został znaleziony w izolatce Ford DW, a tych teorii jest po prostu mnóstwo. Na szczęście mam tą przyjemność, aby być w posiadaniu bardzo, ale to bardzo tajnej informacji co do ukrytego znaczenia tego obrazu, bo jeżeli zerkniemy na niego pod normalnym kątem, to nie dzieje się nic niezwykłego. Widzimy od konia, który ma podniesioną prawą nogę oraz ucięty ogon, ale kiedy spojrzymy pod innym kątem, naszym oczom ukazuje się Battle for Field. Wiem, to był słaby żart, ale spokojnie, już przechodzimy do sedna. Moi drodzy, wiem, że tych teorii jest mnóstwo, dlatego dzisiaj zajmiemy się tylko tymi najbardziej ciekawymi, które ostatnio w internecie zdołały się pojawić. I teraz spójrzmy jeszcze raz na ten obrazek, bez jakiegoś wielkiego napinania. Wydaje mi się, że wiele tutaj wyczytać się tak naprawdę nie da, ale kiedy zobaczycie na ten drobny fragment tego obrazu, to czy przypomina wam ten kształt cokolwiek? I wiem, na samym początku też wydawało mi się, że dziwnie na to patrzę, że człowiek, który napisał to na Reddicie, jest walnięty albo już delikatnie wszyscy przesadzamy, ale naprawdę na tym obrazie, jak możecie zauważyć, widać postać człowieka, który jedzie konno i jest ubrany w czapkę. Jeżeli tego nie widzicie, zerknijcie na ten obraz bardziej z większej perspektywy jako całość. Myślę, że po jakimś czasie dostrzeżecie, o czym dokładnie mówię. Jeżeli przyjrzycie się bliżej temu obrazowi, to podobno można zauważyć na tym obrazie zdecydowanie więcej takich twarzy. Czy już dostajemy delikatnego fikołka w głowie, czy jednak coś jest na rzeczy? Wydaje mi się, że tą postać widać dosyć wyraźnie, a internety sugerują, że może być to oficer polski albo sowiecki z okresu II wojny światowej. Oczywiście wszystko tutaj, co teraz mówię, bierzemy z delikatną dozą nieprawdopodobieństwa, ale to, co jest na 100% pewne, to to, że jedną z ciekawostek na pewno będzie coś, co opublikował niejaki JJU na Twitterze, czyli jeden z twórców tak naprawdę wszystkich easter eggów, które widzieliśmy do tej pory w serii Battlefield. Przynajmniej w zdecydowanej większości maczał on swoje palce, a opublikował bardzo ciekawą piosenkę, którą myślę, że część z was zna, zespołu Iron Maiden o wdzięcznym tytule The Trooper. Wspominam o tym dlatego, bo jest to już drugi tweet Juliana Manolowa po rozwiązaniu całej zagadki. Pierwszym z nich była piosenka Who's Gonna Ride Your Wild Horses? Wydaje mi się, że odnośnik Wild Horses, jak cały tytuł tej piosenki do naszego obrazu, może jest przypadkowy, ale wcale być nie musi. Natomiast piosenka Iron Maiden The Trooper jest piosenką o szarży lekkiej brygady w czasie bitwy pod Bałakławą podczas wojny krymskiej. A wojna krymska, szanowni państwo, to 1854 rok. Ja to tylko tutaj tak zostawię. Abstrahując na razie od białego konia, wydaje mi się, że i tak, jeżeli chodzi o cały easter egg z izolatką, jeszcze nie wszystko zostało odkryte. Wczoraj profil twitterowy Battlefielda wysłał 5 tweetów do niektórych z influencerów właśnie na Twitterze i każda z tych wiadomości zawierała kawałek kodu Morsa. Po rozszyfrowaniu tego kodu Morsa u wszystkich influencerów pojawiała nam się wiadomość o treści. Bardzo dobra robota, ale to dopiero początek. Battlefield nigdy nie będzie już taki sam. Czy oznacza to, iż trzeba jeszcze odszukać więcej easter eggów w tym temacie? Wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne, a całe to prawdopodobieństwo podwyższa u mnie teoria jednego z użytkowników Twittera o nicku InfSleeper, który bezpośrednio nawiązuje do apokalipsy. Teoria jest taka, iż ten koń jest jednym z 4 koni obecnych w apokalipsie. Jeżeli chodzi o całą historię 4 jeźdźców apokalipsy, to statuuje ona to, iż aby rozpętać tą apokalipsę, trzeba najpierw otworzyć 7 pieczęci. Według tej opowieści pierwsze 4 pieczęci mają zostać otworzone przez Baranka Bożego i każde otworzenie jednej pieczęci ma przywołać jeźdźcę. W tym przypadku konia.
hipotetycznie zakładając i delikatnie ruszając swoją wyobraźnią, to my, jako społeczność, jesteśmy tym barankiem bożym, który otworzył, czyli przywołał pierwszego jeźdźca, czyli pierwszego białego konia z izolatki na mapie Fort Duvaux. Jeżeli by podążać w dalszym ciągu ścieżką tej historii, to wydawać by się mogło, iż powinniśmy znaleźć jeszcze trzy wskazówki, bądź też trzy konie. Dlatego też teraz w społeczności Battlefieldowej bardzo wiele osób zajmuje się przeszukiwaniem mapy z dodatku Apokalipsa w poszukiwaniu jakiegokolwiek obrazu konia. A jakby tego było mało, doszedł do tego tweet piosenki Metallica The Four Horsemen, który bezpośrednio koresponduje zarówno z koniem z izolatki, jak i z całą tą koncepcją apokalipsy. Sam autor wnioskuje, iż kiedy uda się znaleźć wszystkie brakujące części, będzie można stworzyć jeden wielki obraz, który pokaże nam, w jakim czasie ten Battlefield będzie miał miejsce. Bardzo często mówi się, dajcie mi człowieka, a znajdę na niego paragraf. I wydaje mi się, że tutaj również to stwierdzenie odnośnie białego konia miałoby bardzo dobre zastosowanie. Bo tak, białe konie istniały w zasadzie przez wszystkie tak naprawdę konflikty zbrojne chyba, jakie widział świat. Dlatego też wiele z tych teorii może być bardzo, bardzo naciąganych. Ale wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na kolejną z nich, czyli całą teorię na temat konia oraz pana Georgija Żukowa. Georgij Żukow był, słuchajcie, radzieckim dowódcą wojskowym i zastąpił on kiedyś swego czasu naczelnego wodza podczas II wojny światowej. Mamy II wojnę światową i ten obrazek, który teraz widzicie, przedstawia właśnie pana Żukowa podczas parady wojskowej na białym koniu. To jednak bym sobie darował, ponieważ ta teoria wydaje mi się być bardzo, ale to bardzo naciągana. Na pewno więcej powodzenia ma teoria Mestre, którą możecie zobaczyć w materiale podlinkowanym w tym filmie. Jeśli jeszcze tego filmu nie widzicie, obejrzyjcie go. To, co powiedział Tomasz, jest na pewno bardzo ciekawe. Kolejne próby zlokalizowania tego konia w ramach czasów przestrzennych prowadzą nas do wojen napoleońskich, tak jak możecie zobaczyć w tym momencie, bądź też w tym momencie. Podobno obraz z izolatki w grze, który widzimy, jest niczym innym jak obrazem, który wchodzi w posiadanie Sir Watkina Williamsa Wina i był on stworzony w 1817 roku. Czy będą to wojny napoleońskie? Nie wiem, ale chętnie się dowiem. Jedną z wielu, wielu teorii jest również bardzo ciekawy obraz, który w bezpośredni sposób nawiązuje do tego obrazu, który widzieliśmy w izolatce. Powiedzcie mi tylko, czy nie uważacie, że ten obraz, który zaraz wam pokażę, jest bardzo, ale to bardzo podobny do tego z izolatki? Tak, to też był żart. Przepraszam. Na sam koniec zostawiłem jednak teorie, które nie są w żaden sposób żartem. Wiecie doskonale, że 23 maja 2018 roku będzie coś, co pokaże nam cokolwiek o nowej grze z serii Battlefield. A wiecie, co było 23 maja 1939 roku? Właśnie w tym dniu, kilkadziesiąt lat temu, Hitler zadecydował, że jest potrzebna mu Polska. 6 lat później natomiast, 23 maja 1945 roku, miała miejsce dosyć ciekawa historia, w której tak naprawdę formalnie nazistowskie Niemcy zostały rozbite. Oczywiście też 23 maja miała miejsce deklaracja na temat wojny meksykańsko-amerykańskiej, ale tak jak mówię, te wszystkie puzzle na temat II wojny światowej na pewno bardzo ładnie się tutaj dodają. Miłośnicy koni, którzy posiadają troszkę wprawniejsze oko, mogą zauważyć w tym koniu Lipizana. Lipizan to jest, moi drodzy, chorwacki gatunek konia. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że podczas II wojny światowej wysokie dowództwo nazistowskich Niemiec przetransferowała większość europejskich Lipizanów do hostał do Czechosłowacji. Istniało też również niebezpieczeństwo, iż na wiosnę 1945 roku konie te, które w pewnym momencie zostały przejęte przez armię sowiecką, mogłyby zostać po prostu zarżnięte na mięso dla koni sowieckich. Na ratunek Lipizanom przybyły Stany Zjednoczone Ameryki. Trzecia Armia Stanów Zjednoczonych pod dowództwem generała Pattona dowiedziała się, że w ich obrębie znajdują się właśnie wcześniej wspomniane przeze mnie Lipizany. Tak się okazało, że sam Patton był również jeźdźcem i po paru innych historiach ten amerykański generał wziął konie w swoją opiekę. Ostatnia teoria, jaką chcę wam dzisiaj przedstawić, to teoria wojny w Wietnamie.
podczas wojny w Korei w 1952 roku miała miejsce tak zwana bitwa Białego Konia. Podczas bitwy o Białego Konia bardzo ważną rolę odegrała 9. Dywizja Piechoty Armii Południowo-Koreańskiej, która po tym wydarzeniu była nazywana właśnie White Horse, czyli Białym Koniem. Warto również wspomnieć, że ta 9. Dywizja pojawiła się również w wojnie w Wietnamie pomiędzy 5 września a 8 października 1966 roku. Także moi drodzy, tak jak widzicie, teorii jest bardzo, ale to bardzo wiele. I ten materiał miał tak też troszkę humorystycznie do tego podejść, bo w ciągu następnych 13, 12, 11, 10 i tak dalej dni będzie się tych wszystkich teorii pojawiało bardzo, ale to bardzo wiele. Dlatego też traktujmy niektóre z nich z przymrużeniem oka, nawet jeżeli część z nich na pierwszy rzut oka wydawałyby się nam bardzo, ale to bardzo prawdopodobne.